Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i obiecałem czwartego, ostatniego olbrzyma w Kniei Upadłych Olbrzymów, ale niestety tam go nie znalazłem. Naprawdę przebiegłem całą lokację wzdłuż i wszerz. Każdy zakamarek sprawdziłem, tam gdzie pierwszy raz spotkaliśmy kartografa, który już teraz notabene nie żyje. Ale zabłąkałem się aż tutaj. I się okazuje, że ten kupiec jest bardzo zainteresowany naszym skamieniałym jajkiem. Za pierwszym razem mu odmówiłem, bo jeszcze wtedy nie nagrywałem. I tak sobie pomyślałem, że byłoby słabo, jeżeli bym tego dla was nie nagrał, więc tak, dajmy mu skamieniałe jajo. Jakże miło z mojej strony. No tak podejrzewam, z takiej krainy je wyciągnąłem, więc może... Aha, czyli taki przypływ siły został mi teraz odebrany, tak? Ej, mogę teraz przymierzyć do przymierza szczątków smoka, ale gdzie mogę? Tutaj u niego? Oho! Dobra, i smoczą łuskę też mogę jemu ofiarować. Okej, okay, ale przystąpmy, żeby zdobyć trofeum. Szczątków smoka, a ja bym chciał żywych smoków. Przymierze to jest takowe, czy nie ma? Przymierze starożytnych, ale za brąz tylko. Smocze oko. To jest zaklęcie, czy... A nie, to jest pewnie to, co można na ziemi zostawić. Okej, okay, nie, nie. Chciałbym użyć kadzidła, bo mam parę fajnych nowych zaklęć. Prosto od Strayda. Okazało się, że u niego asortyment się delikatnie zwiększył, więc mam teraz... Oprócz włóczni błyskawic mam wielką włócznię błyskawic, ale potrzeba 42 w wieże, więc wątpię, czy mi się uda, ale też... Mam tutaj jeszcze jeden cud, który też wymaga ode mnie takiej wiary, której ja jeszcze nie posiadam. O, właśnie tutaj. Słoneczne ostrze 36 aż. O, shit. No dobra, użyjmy kadzidła na wielkie włócznie błyskawic. 9 użyć aż. Kadzidło z septyka, aż 11 mogę. Ale to i tak nie starczy. No pewnie, że nie, zabraknie mi. Cholera. Ale dobra, to może równomiernie jakoś to podzielmy. A nie no, kit, dobra. Jedziemy kadzidłem z septyka tak długo jak możemy. Już 38 poziom tylko. Prawie tyle co słoneczne ostrze. Dobra, jeszcze parę kadzidełek. Chyba nawet wydam wszystkie. 35, tutaj 36. Dobra, to zróbmy tak, ale z naciskiem jednak na wielką włócznię błyskawic. Dobra, 32 za dwa poziomy. A później za 5 ewentualnie słoneczne ostrze. Aha, dobra. No dzięki. Fajnie, spoko. Tylko chciałbym teraz zmienić to przymierze na moje właściwe, ale to jest spokojnie, nie musimy tego robić od razu. Bo wiem, gdzie się schował jeszcze jeden olbrzym, a tak właściwie dwóch. Ale w takiej lokacji, gdzie sam bym tego nie znalazł naprawdę, znowu musiałem szukać pomocy u znajomych. Więc dobra, lecimy do pierwszego lepszego ogniska. Chyba pierwszym lepszym będzie to tutaj, z prawej strony. No i stąd udamy się do lokacji, gdzie naprawdę ja bym się nie spodziewał niczego, a już tym bardziej duszy giganta, która później pomoże mi walczyć z Wendrikiem. To jest mniejszy jego współczynnik obrony. Podobnież. To jeszcze muszę sprawdzić, ale dobra, uwaga, podróż do Krainy Zielonej, czyli do Czarnego Jaru. Do pierwszego czy do drugiego? Dobra, zacznijmy od początku. Powycinamy sobie posążki, bo to pamiętam, będą pluły. Tą zieloną, trującą mazią, aha. A dobrze, nawet chyba się składa, że jestem pusty. Nie będę miał tutaj problemów, ale właśnie, moment. Pyk. Teraz nie pamiętam, czy one żygały tylko tam, gdzie patrzą. Aha, dobra, że jestem prawie zatruty. No bravissimo, naprawdę, świetnie się zaczyna. Aha, ale trucizna mi troszeczkę szybciej spada chyba, z racji, że już moja postać jest troszeczkę bardziej rozwinięta niż jak wtedy, kiedy byłem tutaj ostatnim razem. Dobra, teraz tak, podobno niedaleko pełzających przeciwników. Dobra, to aha, dobra, już jestem zatruty, więc tnijmy teraz wszystko na potęgę, ile wlezie. Aha, ale przy okazji trzeba sobie popić i jeszcze użyć rozżarzonego klejnotu. Tak, na wszelki wypadek. No, i może zacząć machać. A w sumie może lepiej przemieszczać się tutaj. O, żeż, kurde! Zapomniałem. Ale żyje jeszcze! Uwaga, ale jeszcze żyje. Pewnie niedługo.
Dobra, pij. Pij! I turlaj się na potęgę! Cholera, jestem zatruty. I kolejny! Dobra, jeszcze raz. Na szczęście nie jesteśmy daleko. No to w sumie też znaczy tyle, że daleko nie udało mi się zabrnąć. Może być ciężko. Okej, ale spróbujemy teraz innego zupełnie podejścia, czyli po prostu walniemy pełnym sprintem. Okej. Nie, tak jak mówiłem, serio. Pełen sprint do przodu. Tak po prostu. No i patrzcie, nie jestem zatruty jeszcze. Oj, blisko, dobra, za blisko. Posprintujmy jeszcze troszeczkę, tylko trochę. Ale trudając się w pełni zawsze i wszędzie. Okej. Koło tego chciałbym przejść. Bardzo! Szyt! Cholera, nie, chyba jednak trzeba było tutaj, nie! Złapał mnie! Dobra. Chyba użyjemy kukły człowieka, coś mi się wydaje. A poza tym zmienimy jeszcze ognisko. Bo z tamtego będzie bliżej chyba. Bo tam już praktycznie teraz umarłem koło krytej komnaty. Więc, aha, faktycznie, tak, to będzie dobry wybór. No i chyba w ogóle stąd będzie mi lepiej zaczynać mój atak. Ale też okej, okay, tak jak mówiłem, kukła człowieka. Benz. Choć w sumie to nie było zbyt mądre, bo została mi jeszcze tylko jedna. To raz, a dwa. Odkrycie tamtej lokacji, do której chce się udać, wiąże się ze skokiem. Ze skokiem praktycznie w ciemno. A jeżeli wybiorę złe miejsce, bo nie wiem dokładnie gdzie to jest, tylko zapytałem tak orientacyjnie. No trudno, będę się rozglądał. Zresztą podejrzewałem, że tam właśnie coś jest. Zresztą wiadomości nawet widać. Ale dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Najpierw tak, tu. Dwie już poszły. Shit! Dobra, ale zawalczmy. Bo to nie jest ciężki przeciwnik, to trzeba nie dać się złapać. Na samym początku, okej, to będą pluć, więc dziob. Tutaj to samo, więc dziob. Okej, wysuwa się jeden, ale to jeszcze podobno nie tutaj. To jeszcze dalej. Co nie oznacza wcale, że muszę tutaj z nim walczyć na krótkim dystansie. Przypalmy go czymś. W sumie, wiecie co, może lepiej emisją mocy. Bo tego mi najmniej szkoda. Raz, dwa, trzy. No dobra, ale resztę mieczem. Może? Albo nie, dobra, jeszcze raz. No, przeżył? Nie. No, świetnie. Cholera, dobra. Zapomniałem o plujkach. Ale tak właśnie, no, jeszcze ten powinien wyjechać i to już będzie spokój z nimi chyba. I tam jest chyba właśnie nawet po mojej lewej ta półeczka, z której muszę zeskoczyć na dół. Taki leap of faith trzeba wykonać. Dobra, dawaj go mieczem. No. Jeszcze raz, no dawaj, no pchnij go, kurde, nie trafił! Ej, ale dobra, on też mi żadnej szkody nie wyrządził. Dobra. O co mało, zostałem ożygany znowu. Gdzie jest ta półeczka? Tu. Podobno. Tu na dół. Boję się. O, wiadomość. Przeczytałem drzwi, więc wywiad dla skok. Dobra, ale naprawdę powolutku, naprawdę powolutku. Na! Udało się. I tutaj podobno czeka nas walka z olbrzymami, więc... Przygotujmy się. O kurde. Wszędzie po prostu zamknięte. Brakuje mi jeszcze klucza. Gdzie teraz? Dół. No nic innego nie pozostaje. Oh shit. Ej, jeszcze tutaj niżej. Dobra, tylko żeby nie skopać tego. Dobra. Ej, nie, chyba to jest ta jaskinia. Więc jednak bez... klucza chyba się uda. Dobra, czy jestem gotowy na tą walkę? No bardziej nie będę. Ale powolutku. Spokojnie. Nic się nie dzieje. Dobra, plamy krwi już się pojawiły, więc tutaj pewnie dotąd przychodzą. Ale w sumie chciałbym się dać... wypędzić tam prosto na drugi koniec tunelu. Żeby mi mogli zrzucić przepaść, więc okej, zróbmy to w ten sposób. Aha, już coś tam widzę. Widzę cię, widzę. Chodź, chodź. Zapraszam. O cholera, to jest maczuga? Dobra, dwóch. Faktycznie. Jeden większy od drugiego. Gdzie ty idziesz? W którą stronę? Dobra, przypala ich. Dobra, nie było tak źle. Dawaj jeszcze raz! Dobra, tamtego jednego tylko, co prawda, ale... Nie jest znowu aż tak źle? Shit. Dobra, pi. Pi, 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 pi. Co mi teraz pozostaje? Rzucanie, dobra.
Może nie jakiś najlepszy z możliwych dystansów, ale... Cholera, to już zaraz będzie koniec tunelu, nie? No tu już jest koniec! Ale dobra, ale oni też nie ścigają mnie. Dobra, łyk. Jest na to sekundka. Oj, podchodzi, ale zdąży zginąć, tak jest. Dobra, no to na tamtego już włócznia. Ale przygotowany miecz, aby miał się zbliżyć. Można go raz machnąć w kostkę. A dobra, w ciemno. Aha, dostał. Jeszcze jedna. Zapomniany klucz i dusza olbrzyma. I właśnie, czy przypadkiem zapomniany klucz nie jest do tej drzwi, które wyżej są? Jeden poziom. Tam się martwiłem, że czeka mnie walka z olbrzymami, ale nie. Ale w ogóle moment. Rzućmy okiem w ekwipunek. Czy na pewno mam teraz 4? Moment, bo co to za wielka? Lorda olbrzymów. Aha. Dobra, ale tak, faktycznie są 4. Te co? Dragon Rider. Miałem 2. Kiedy wrzuca się żar ascezy. Wtedy, oj. Dobra, już się przestraszyłem, ale pułapka? Nie, niestety nie. Znaczy niestety. Właśnie bardzo dobrze, że nie. Zawsze mogę się mylić. Nie, dobra. Pierścień olbrzymów plus 1 i skamieniała smocza kość. Co daje pierścień? Z chęcią bym to zamienił, bo wydaje mi się mega słabe, ale jednocześnie potrzebne. Pierścień olbrzymów. Gdzie to i jak to wygląda? Nie. Nie. Któryś z tych? Oj, moment. Nie, ten jest bardzo fajny, trzeci smoczy pierścień, ale tak łatwo się psuje, że aż nie chce mi się go ubierać, bo zaraz go zniszczę. Nie no, kurczę, gdzie jest ten pierścień olbrzymów? No to? Nie, to jest królewski. No. Nie no, każdy po kolei muszę, uwaga. No. O, jest, ale plus 1 miał być. Zwiększa równowagę. Nie, może nie. Może nie konkretnie teraz. Nie jest tym buildem. Nie taki zestaw sobie zbudowałem, żebym musiał trzymać równowagę. Dobra. To jest wyjście z jaskini. Chyba. Przed tobą dziura. Faktycznie. I winda do góry nawet. Tu. Szansa. Szansa na to, że wpadnę? Nie. Dziękuję bardzo. Już mam tyle duszyczek, że pewnie będę mógł się gdzieś udać. Ale nie, dobra, tutaj się cofamy. Tak typowo, więc nie. Sprawdzić każdą ścianę. No tu jest to wejście i tam już jest później powrót. Ale nie, stop. Coś tu widziałem. W środku. Dobra, to troszeczkę będzie marnotrawstwo teraz. Ale zróbmy pyk. I zróbmy też pyk. Dobra, i zaraz trzeba będzie tam spróbować przeskoczyć. No może po prostu rozpęd i hop. Dobra, co tam? Srebrny talizman. Dobra, super, tylko czy ja się teraz dostanę jakoś na drugą stronę? Oh no. Dobra, cicho, próbujemy! Ej, udało się jakoś. Aż myślałem, że spadnę na łeb. Ale okej, zanim pojedziemy tą windą, wejdźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, czy na pewno niczego nie pominęliśmy. Nie! To winda w takim wypadku. Tylko w które miejsce ona mnie wywiezie? Przecież tam nie było... nie, w sumie sorry, coś sobie przypominam. Myślałem, że coś będzie windą, ale nie mogłem się do niej dostać. Chyba, że się mylę zupełnie. Dobrze, że nie zostałem obrzygany teraz. To by było nie fair. No ale zresztą no, w sam raz na Dark Souls, nie? W sam raz. Ej! Udało się. Jeha! Dobra, świetnie. No to jeszcze pozostaje jedna dusza olbrzyma do zdobycia, ale ona jest za zabicie tego smoka, który sobie spał zaraz za gniazdem smoków. To była chyba smocza kapliczka, jeżeli dobrze pamiętam. No i z nim nie chciałbym walczyć, bo to jest dla mnie pewnie pewna śmierć. Więc nie, ale wróćmy do ogniska. Gdzieś tutaj jakieś mortki będą, no właśnie. Aha, i to więcej niż jedna. Dobra, fuck, dałem się obrzygać. Aha, i oni jeszcze idą. Shit. Szkoda było dać się teraz zabić, no chociażby taką głupią szarżą. Dobra. Dużo odłamek tytanitu. Ej, zapomniałem, że oni zostawiają te rzeczy. Okej, ale tu jest ukryta komnata. Więc stąd już mógłbym w sumie do Wendrika iść. A później już tylko sala tronowa i koniec gry. Kurde, mi przykro.
Ale chyba mam wystarczająco dłuższy czek plus te w ekwipunku, żeby jeszcze ulepszyć postać, albo się mylę. Cholera, mylę się, ale mogę smoczego jeźdźca użyć. Skoro miałem dwie. No. Sześć! Ale gówno mogłem zostawić, ale chyba już teraz... Nie, teraz w dalszym ciągu nie starcza. Cholera. Nie zrobię tego level upa. Chyba, że... Przeniesiemy się w jedno miejsce, gdzie bardzo dużo się dostaje za przeciwników i mam na nich jakby sposób. Tak jakby. Tutaj z każdym przeciwnikiem w tej lokacji jest tak jakby. Dobra, przenieśmy się, dofarmujmy troszeczkę i level up przed końcem. Wszyscy wrogowie w tej lokacji są naprawdę wiele warci, więc... Pomnóżmy to jeszcze troszeczkę, dorzucając sobie... Albo nie, w sumie nie mam zamiaru zostać trafionym, ale pewnie zostanę, więc dobra, okej. Srebrny wąż. Jest. Srebrny chciwy wąż, sorry. Aha, wszystko okej. Ej, no właśnie. Już myślałem, że się nie pojawi to trzecia ikonka. Ale na szczęście już jest. Dobra. To tak, mroczną sferą najpierw tego kolesia, ale w sumie nawet nie trzeba. Można przebiec obok. No ale zawalczmy. Albo nie. Przypominam, jestem człowiekiem, nie chciałbym tego stracić. Ej, no właśnie, jakby tu mnie trafił, to by było nie fair. Nie można walić przez ściany, to jest skrajnie nieuczciwe. Ja strzelam nad murkiem, jakby co. No dobra, już mam prawie tyle, ile trzeba. okej. Okay. Tutaj włożyłem wcześniej. Dobra, powiedzcie mi, czemu tak ciężko się turlałem? Co mam takiego innego teraz? A cięższy pierścień, też zmieniłem troszeczkę rękawice. Też troszeczkę, zmieniłem po prostu na inne. Znalazłem troszeczkę lepsze, ale moment, właśnie, co ja robię? Czy może zaraz mocniejszym zaklęciem trzasnąć? No, okej, mroczna sfera teraz w tego kolesia. Choć nie muszę tak naprawdę. Serio, bo jego mógłbym pominąć, tam starczy polecieć w lewą stronę. Oh shit. Dobra, mimo to, że to kulanie jest wolniejsze, to i tak da się unikać przecież. To w sumie może się nie będę martwił teraz, żeby mieć to najbardziej zwinne, najbardziej gibkie. Ej, ale chyba już mam wystarczającą ilość. Ale dobra, jeszcze kawałeczek tutaj. No nie powinienem zginąć, chyba. Mam nadzieję. Okej, tu jest jeden. Teraz zacznijmy w ten sposób. Tylko on do mnie zajdzie, czyż nie? Znaczy nie wiem, tego jeszcze szczerze nie sprawdzałem nigdy. Tak go nie próbowałem załatwić, ale dobra, to jest dobry sposób, jest bardzo łatwo. No ale to jest wejście do maga właśnie. Do tego, który mi tutaj zakręciami pruje z góry. I troszeczkę mi miesza całą koncepcję, więc... dziob? No. Już mamy naprawdę dużo, ale pozostają jeszcze tamci. On da się go złapać stąd? Nie, niestety nie, ale dobra, przeskoczmy. Bez uszczerbku na zdrowiu. Tutaj zejdźmy. Ej, moment, właśnie ej, może ten, jak pogadam z tym smokiem, należąc do przymierza szczątków smoka, to może mi coś da. A będzie chciał kontynuować ze mną rozmowę. Nie wiem, ale warto to sprawdzić. Dobra, pozostało niewiele mrocznych sfer, ale też dystans też się skrócił znacznie między nami. Okej, okay, dobra, pokosem go. Spróbujmy. Bum. Dobra, trochę wzięło. To też powinno trafić. Aha, i teraz może kuleczką wykończmy. Boom! Dobrze, co tam? O właśnie, rękawice opiekuna smoków. To są dokładnie te, które ja teraz mam na swoich dłoniach. Zresztą od razu pyk, wyposażenie. Ogromne onyksowe rękawice, coś mrocznego gnębi opiekunów smoków odwiecznych, strażników kapliczki. Nie wiem, co ich może gnębić. Może to, że tam pilnują jednego smoka, by mogli się wszyscy na niego rzucić, go sklepać i mieć luz. No nie wiem, dobra. Pewnie za duża rozkwina. Poza tym nie każdy jest zdrajcą, ej. Niektórzy, jak już coś przysięgają, to przysięgają na amen. Dobra, teraz tak, tutaj pozostaje jeszcze tych dwóch i jeszcze tam tych dwóch małych i chyba będziemy mogli się cofnąć piórkiem z powrotem do ogniska. Ulepszymy postać. I Fajrant. Żebym tutaj nie zginął. No. Dobra. Dobra, jeden martwy. Drugi zaraz też będzie.
Ale właśnie, bo teraz emisja mocy zostanie pożegnana, kiedy ulepszę tą wiarę wystarczająco nogawicę. Co, czy nie ekwipunek? Tu. Nie. Nie. O, tutaj. Oj, dużo, kurczę. Oj, dużo. Nawet nie patrzmy już dalej. Okej, z tymi dwoma najlepiej. Szczerze, walczyło mi się w ten sposób, czyli kryształowa magiczna broń. No nie, no, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mój miecz zamienia się w maczugę praktycznie. Dobra, i pojedynczo. Okej, teraz patrzcie, jaką mam wyrafinowaną metodę na tego kolesia. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Troszeczkę się odsunąć. Raz, dwa. Odsunąć się troszeczkę. Raz, dwa. I może pchnięciem. Ach, to już było niepotrzebne. Ale metoda jest tak prosta, że aż świetna. Warto ją powtarzać, więc na tym zaprezentujmy ją po raz drugi. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, kurde, niestety. Jednak trzeba poprzestać chyba na czterech. A może jakieś skoki? No, oczywiście. Szybkie jedno machnięcie i po wszystkim. Pięknie. No i tak jak mówiłem, wyżej już nie idziemy. Te trzy szósteczki sprawiają, że trzeba się udać szybko do domu. Do ostatniego ogniska poproszę, szanowne piórko. Dobra, i teraz tak, szybko Majula, ulepszenie wiary. Może już starczy? Nie, brakuje dwóch poziomów, a ja mam tylko jeden teraz. Do ulepszenia, szkoda. Ach, cholera, zapomniałem, że miałem z tym smokiem pogadać. Ale ja on pewnie raczej nie byłby szczęśliwy, że oddałem to skamieniałe smocze jaja jakiemuś kupcowi. Ej, co to było? Kamień. Dobra. Poproszę boost wiary na stałe. Więc tak, nowy poziom. I tu. Brakuje jeszcze... Nie, kurde, moment. Serio, jednego tylko do wielkiej błyskawicy, też włóczyń błyskawic. Serio. Pewno się nie pomyliłem. Tak, sprawdźmy to jeszcze. Powiedzmy, chciałbym emisję mocy zamienić na... No to jest też dobra, ale... Od 17 poziomu wiary. Nie no, faktycznie 32, jeszcze brakuje jednego. 9 użyć. Nazwa klanu przypadła w mrokach dziejów, ale wspaniały żar naszego wielkiego ojca nigdy nie zagaśnie. No, dają o sobie pamiętać, ja często tego używam. Dobra, kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek i w następnym chyba już wybierzemy się do Vendrika. Zawalczyć z zombifikowanym królem. No a potem pozostaje komnata tronowa i koniec gry. No chyba, że coś po drodze jeszcze wymyślę dziwnego. Jakaś lokacja mi się przypomni, której jeszcze nie odwiedziłem, albo jakiś zakamarek, gdzie mogę się dostać. Cholera, już nawet wiem gdzie. Momencik, kochani, jeszcze przed końcem, bo mam zapomniany klucz przecież. A tutaj jest jedno przejście, które mnie ostatnio bardzo zdenerwowało, bo wydałem 12 tysięcy na najdłuższą drabinę. To jest chyba ta. Aha. Na najdłuższą drabinę ona zaprowadziła mnie tylko wtedy do zamkniętych drzwi, których nie mogłem otworzyć. Bo nie miałem jeszcze odpowiedniego klucza, ale może ten zapomniany będzie pasował. Oj, tam jeszcze jest jeden przedmiot, którego nie wziąłem. Ha! Myślałem, że zgarnąłem już wszystkie stąd. No ale dobra, czy na pewno dobrze główkuje? To już jest tutaj niedaleko, aha. I czy faktycznie zapomniany klucz? Tak jest! Dobra, to już tamte w Czarnym Jarze też można będzie otworzyć. Tylko co jest tutaj najpierw, mi powiedzcie grzecznie. Och, kurde, parę skrzynek. Chwalmy słońce. Przeczytajmy najpierw. Nie, nie, najpierw czytajmy. Magia. Bez pułapki. Dobra. Wirdusz. Kurde, miałem to już. Jaki niezamierzony rym. Nie, ale okej, no będę otwierał każdą. W sumie mogłem tą sprawdzić akurat. Co? Gałąź wiedźmo drzewa i dzwoneczniki. Kurde, nie mówcie, że lepsze dzwonki niż ja mam. Ej, nie. Tu jest i B, i B, a tu jest A na pioruny akurat. Na które właśnie chcę zamienić.
Cholera, dobra, zobaczymy, czym to się później ulepsza, ale jest też gałąź. C i B. To, ale to jest kostur, tak? To, ale lipa, moment. C i B, a tu mam A, C, C i A. Okej. Okay. Dobra, czy nie tak fajnie, ale tu jeszcze, przeczytajmy. Palmy słońce. Czyżby jakieś pioruny? Oni są ściśle powiązani z piorunami. Wielka włócznia błyskawic. To po co ja przed chwilą Strayda kupiłem za 13 kafli? Oh, no dobra, trudno. Ale kochani, to jeszcze w następnym odcinku pójdziemy do drzwi w Czarnym Jarze. To na pewno. A później Vendrick. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdro. Cześć, hej.